wybór, który dokonaliśmy, jest wyborem najlepszym. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to kolejny odcinek Kariery z FMA 2016, w której prowadzę Lecha Poznań oraz reprezentację Polski. Moi drodzy, przed nami kolejny mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w roku 2022 na boiskach Kanady. Tym razem zmierzymy się z czerwoną latarią naszej grupy, czyli reprezentacją Estonii. Jak widzicie, na razie w tabeli prowadzi Serbia z 12 punktami, my jesteśmy na razie na miejscu drugim, podobnie jak reprezentacja Włoch. No i rzeczywiście nie liczą się w walce o awans Islandia oraz Estonia, te zespoły raczej będą do końca tych eliminacji dostarczycielami punktów. Jak widzicie, przed nami jeszcze 3 mecze eliminacyjne, tak więc jeszcze na pewno wszystko może się zdarzyć. Przypominam, że oczywiście zwycięzca każdej z grup bezpośrednio awansuje na Mistrzostwa Świata, natomiast zespoły z drugich miejsc między sobą rozegrają baraże, gdzie oczywiście każdy zwycięzca dwóch meczów również awansuje na Mistrzostwa Świata. Niestety w mojej kadrze zabraknie dzisiaj jednego ważnego zawodnika, to jest, moi drodzy, właśnie goalkeeper naszej drużyny Wojciech Szczęsny, który doznał kontuzji, no i w ostatniej chwili musiałem wycofać go ze zgrupowania, w jego miejsce powołałem naszego goalkeepera z Lecha, czyli Łukasza Skorupskiego, zatem w bramce dzisiaj na pewno zobaczymy Bartłomieja Drągowskiego, który tutaj już w tym roku 2021 niesamowicie się rozwinął, jak widzicie w tym momencie gracz Realu Madryt, tak więc na pewno Bartek, duży talent, jeżeli chodzi o polską piłkę w rzeczywistości, już piłkarz Fiorentiny, no to oczywiście robi furorę w barwach Realu Madryt, jak widzicie już 46 spotkań w barwach królewskich, tak więc naprawdę, no niektórzy z was nawet dziwili się, dlaczego to właśnie Drągowski nie jest numerem 1 w bramce mojej prowadzonej przeze mnie polskiej reprezentacji, a właśnie Wojciech Szczęsny, no ale uznałem, że Wojtek ma dużo większe doświadczenie, również troszeczkę lepsze atrybuty, tak więc to on jest na razie numerem 1, no ale oczywiście z racji tego, że Wojciech Szczęsny jest kontuzjowany, no to rzecz jasna Bartek Drągowski tutaj, mam nadzieję, godnie go zastąpi. To jest w ogóle oczywiście kadra, którą powołałem na najbliższe zgrupowanie, rozegramy sobie oprócz dzisiejszego meczu z Estonią również towarzyskie spotkanie z Izraelem na stadionie w Tel Awiwie, tak więc na pewno w ten mecz to będzie pewnego rodzaju okazja do eksperymentów, jednak rzecz jasna w meczu z Estonią, no na eksperymenty nie może być miejsca, ponieważ rzecz jasna musimy tutaj zgarnąć pewne 3 punkty. No a powracając do składu, oto zawodnicy, których tutaj powołałem do reprezentacji, no nie było zbyt dużych niespodzianek. Oczywiście powraca Mariusz Stępiński do kadry, również zdecydowałem się powołać Jakuba Serafina, ponieważ jest to gracz, który na pewno wyróżnia się, jak widzicie w polskiej Ekstraklasie 7.31 ocena, również te atrybuty naprawdę całkiem dobre jak na polską Ekstraklasę, tak więc uznałem, że jest to jeden z zawodników, któremu warto dać szansę występu w polskiej kadrze narodowej. Niestety widzicie również, że tutaj oczywiście menedżer Legii bardzo zajeżdża swoich piłkarzy, widzicie Mateusz Wieteska, Mateusz Żyro, Michał Żyro, to są zawodnicy, podobnie jak zresztą na poprzednim zgrupowaniu, którzy tutaj naprawdę mają bardzo niską kondycję, no i na pewno w spotkaniu z zespołem Estonii, przepraszam, przynajmniej tych dwóch piłkarzy, czyli Wieteska i Mateusz Żyro, nie wystąpi, tak więc rzecz jasna za chwilkę przejdziemy sobie do ustalenia składu na spotkanie z Estonią, jednak zanim do tego dojdzie, jeszcze kilka słów na temat Lecha Poznań. Rozegrałem sobie dwa spotkania jeszcze poza odcinkiem. Ostatnio widzieliśmy się na meczach ze Sportingiem, Rakowem Częstochowa i Górnikiem Łęczna. Tutaj oczywiście no, dosyć nieudanie zainaugurowaliśmy rozgrywki w Lidze Europy w grupie J, gdzie przypominam, naszymi przeciwnikami są Sporting, Spartak Moskwa i duńskie Midtjylland. No tutaj oczywiście na początku nie było zbyt dobrze, no ale już w kolejnym meczu ze Spartakiem Moskwa i to na wyjeździe na stadionie Odkrytie Arena na Łużnikach wygraliśmy 4-3 z faworyzowanym rywalem. No i tutaj spójrzcie, już po 30, a w zasadzie 28 minutach prowadziliśmy aż 4-0, tak więc to był prawdziwy koncert gry mojego zespołu. Fantastyczne spotkanie zaliczyli Dawid Kownacki, strzelec z 2 goli, również Rafael Barbosa świetnie zagrał, również bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Alessio Dele Monache, gracz wypożyczony z Romy, rzeczywiście tutaj na pozycji środkowego obrońcy spisał się znakomicie, tutaj również te jego atrybuty, jak widzicie, bardzo fajnie rosną.
To samo dotyczy gracza wypożyczonego z Newcastle, czyli Kierana Grimesa. On tutaj zagrał z konieczności na prawej stronie defensywy wobec kontuzji Serrao. No i tutaj również zagrał bardzo przyzwoity mecz, 7-0. On również fajnie się tutaj rozwija. Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy mieli jeszcze z tych dwóch graczy bardzo wiele pożytku. No i oczywiście w drugiej połowie, już w zasadzie na początku, pierwszej troszeczkę spuściliśmy z tonu. No i Quincy Promise zdobył nam aż 3 bramki. No i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 4-3 naszego zespołu z dosyć nerwową końcówką, no ale bardzo, bardzo ważne 3 punkty zgarnęliśmy na stadionie w Rosji, no i w tym momencie już w grupie J, spójrzmy, jesteśmy na drugim miejscu ex aequo ze Spartakiem. No gdybyśmy przegrali to spotkanie, to nasza sytuacja byłaby już bardzo, bardzo trudna. A teraz przed nami 2 mecze z Midtjylland. No i mam nadzieję, że w tym meczu, podobnie w tym pierwszym, jak i w tym drugim, który rozegramy sobie właśnie w najbliższym czasie, uda się zgarnąć komplet 6 punktów w starciu z Duńczykami. No i mam nadzieję, że jeszcze jedno spotkanie wygramy, ponieważ przypominam, że w zeszłym tygodniu, no niestety, nie wystarczyło 9 punktów do awansu do 1/16 finału Ligi Europy. Tak więc teraz już kończymy sprawy związane z Lechem i przechodzimy już do reprezentacji Polski. Zagramy dzisiaj na wyjeździe na stadionie Lilkula Stadium właśnie w Tallinie, tak więc mam nadzieję, że dzisiaj no poradzimy sobie bez zbędnych problemów z Estończykami. Estończycy na razie tylko z 3 punktami na koncie, tak więc w pierwszym meczu dosyć gładkie zwycięstwo, jak patrzyłem sobie polskiej reprezentacji, 4-2 tutaj już po 3 minutach Estończycy prowadzili, no jednak nasi zawodnicy za sprawą Michała Żyry, dwukrotnie Sebastiana Szymańskiego i mojego piłkarza z Lecha, czyli Dariusza Formelli, zdobyli komplet punktów. Tak więc teraz ustalamy sobie skład na to spotkanie. W bramce oczywiście Bartek Dąbrowski, Drągowski, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Na prawą obronę tutaj damy sobie Tomka Kędziorę. Jak widzicie, powołałem również Pawła Stolarskiego. No chciałem go tutaj wypróbować w meczu z Izraelem, może dostanie szansę na zadebiutowanie w reprezentacji. Były gracz Wisły Kraków, od kilku sezonów reprezentujący barwy Lechi Gdańsk, również bardzo wysoka ocena średnia w tym sezonie Ekstraklasy, tak więc również to skłoniło mnie do tego, aby tego gracza powołać, sprawdzić w reprezentacji Polski. No ale na razie oczywiście pewne miejsce na prawej obronie Tomka Kędziory, z lewej strony tutaj tradycyjnie oczywiście nasz Krystian Karbowski, gracz Lecha Poznań, w środku Kamil Glik, doświadczony 33-letni środkowy obrońca, no i Grzegorz Krychowiak, myślę, że on tutaj zagra, no bo niestety, jak widzicie, tutaj oczywiście kondycja Wieteski i Mateusza Żyry fatalna, również Bartosz Salamon ze słabą kondycją, tak więc oczywiście Grzegorz Krychowiak na środek obrony obok Kamila Glika. W drugiej linii zagrają Karol Linety, który będzie tutaj pełnił rolę wysuniętego rozgrywającego, natomiast za odbiór piłki będzie odpowiedzialny tutaj inny z naszych graczy, czyli Krystian Bielik, który tutaj oczywiście jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia, jak widzicie. No ale oczywiście w tym meczu wystąpi na prawym skrzydle, rzecz jasna, nie może zabraknąć Dawida Kownackiego, kolejnego z zawodników poznańskiego Lecha. Z lewej strony, mimo niskiej kondycji, musi zagrać Michał Żyro, ponieważ no cierpimy niestety w tym momencie na deficyt klasowych lewoskrzydłowych w naszym zespole. No będę musiał przyjrzeć się jakimś zawodnikom, ale to może przy okazji następnego zgrupowania. No i oczywiście Sebastian Szymański jako ofensywny środkowy pomocnik i rzecz jasna w ataku Arek Milik, piłkarz, który w ostatnim meczu reprezentacyjnym z Islandią zdobył 2 bramki. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda nasza tutaj oczywiście jedenastka, resztę zawodników tutaj przesuwamy na ławkę rezerwowych. Widzicie, że kilku z nich naprawdę mocno zmęczonych tymi klubowymi zmaganiami, m.in. Łukasz Teodorczyk, Mateusz Żyro, Wieteska i Salamon, no i raczej ich w dzisiejszym meczu nie zobaczymy na placu gry, przynajmniej w tym pierwszym meczu przeciwko Islandii, tak? Boże, cały czas mówię Islandii, Estonii, rzecz jasna, tak więc zgłaszamy sobie zespół, również w naszej grupie Islandia gra z Serbią, no oczywiście bardzo byśmy się cieszyli, gdyby tutaj Islandczycy urwali punkty faworyzowanym Serbom, no ale raczej będzie o to bardzo ciężko. Spójrzmy, komplet widzów na stadionie w Tallinie, tak więc zgłaszamy sobie już zespół, no i przechodzimy do tego bardzo ważnego dla nas spotkania, w którym jesteśmy tutaj murowanym oczywiście faworytem, no ale jak oczywiście wiadomo, faworyt nie zawsze wygrywa, czasami możemy mieć 1000 sytuacji, no ale mimo wszystko możemy nie zgarnąć 3 punktów. Mam nadzieję, że w dzisiejszym meczu tak nie będzie, tak więc oczywiście Karol Linety rozegra dzisiaj swój 50. mecz w polskiej reprezentacji, tak więc bardzo ładny jubileusz Karola Linetego. Mam nadzieję, że wychowanek poznańskiego Lecha tutaj uświetni go jakimś dobrym występem. Tutaj jest naprawdę fantastycznym zawodnikiem. Zostali się uznani za faworytów tego spotkania.
Dodatkowa motywacja przed meczem zawsze się przydaje. No i widzimy tutaj na szpicy w zespole estońskim Henry Gojama, znany dobrze z występów w polskiej ekstraklasie w barwach Legii Warszawa. Jednak ten piłkarz nie sprawdził się przy Łazienkowskiej, został dosyć szybko sprzedany do innych klubów, do innego klubu. Tak więc no, większość tych zawodników to są newgeni, to są tak zwane szaraki, ponieważ no, Estonia tutaj, jak widzicie, nie ma zbyt wielu aktywnych zawodników. Widzicie, że raczej tutaj tylko kilku piłkarzy, no i Henry Gojama najbardziej znany z tych piłkarzy. No tutaj oczywiście z jego strony może nam grozić ewentualnie największe niebezpieczeństwo. Tak więc instrukcje dotyczące rywali, tutaj Hubert Małowiejski nam pomoże właśnie te instrukcje tutaj naszym piłkarzom przypisać. No i już rozmowa motywacyjna. Zagrajmy tak jak w ostatnim meczu. No byłoby fajnie, gdybyśmy tutaj gładko grali Estończyków. Tak więc rozpoczynamy start na stadionie w Tallinie. Oczywiście my w swoich tradycyjnych biało-czerwonych strojach, natomiast Islandczycy, Boże, co ja mam z tymi Islandczykami, Estończycy również w swoich tradycyjnych strojach niebieskich i czarnych spodenkach. Tak więc już pierwsza żółta kartka, Sebastian Szymański ukarany żółtym kartonikiem od arbitra dzisiejszego spotkania. No jak na razie 10 minut za nami, no i uwaga, mamy pierwszą sytuację. Kędziora z autu do Szymańskiego, ten dośrodkowuje Michał Żyro, ale nie zdołał tutaj oddać strzału skrzydłowy Legii. Jest Kędziora, Linety, teraz niedokładne podanie gracza Swansea, jeszcze Kamil Wich bardzo pewnie tutaj asekuruje. Kędziora do Linettego, Arkadiusz Milik teraz przy piłce do Krystiana Karbowskiego. Krystian Karbowski teraz ładnie szarżuje lewą stroną do Bielika, wycofanie ten do Linettego, Linety do Kownackiego, no i Dawid Kownacki pakuje piłkę do siatki. Dwaj byli klubowi koledzy z Lecha, czyli Karol Linety i Dawid Kownacki, byli tutaj autorami tej akcji. Piękne wykończenie tutaj naszego skrzydłowego, czyli Dawida Kownackiego, i mamy bramkę również na stadionie w Reykjaviku. Islandia sensacyjnie prowadzi Serbią, zatem fantastycznie tutaj układa się dla nas zarówno nasz mecz, jak i mecz Islandii przeciwko Serbii. Tak więc na razie 1-0 prowadzimy skromnie. No tutaj oczywiście jeszcze powiemy naszym zawodnikom, żeby tutaj, że żądamy od nich więcej, a widzieliście przed momentem, że Serbia już wyrównała w meczu z Islandią. No a mamy kolejną sytuację. Szymański, Arkadiusz Milik zablokowany, teraz napastnik Aston Villa, jeszcze Krystian Bielik, gracz Bournemouth do Glika, ten do Kownackiego, Kownacki do Milika, no i w ostatniej chwili defensorzy Estonii wybili tę piłkę poza boisko. No było groźnie, kolejna dobra sytuacja dla naszych reprezentantów, niestety niewykorzystana przez Arkadiusza Milika. No i uwaga, bo Taneste jest rzuty wolny, no i bramka, Polumenes, right, Polumes teraz wyrównuje, pokonany Bartek Drągowski, no bardzo ładny strzał, no i mamy sensacyjny remis, ale uwaga, bo już atakujemy, Karol Linety, jest okazja, był tam Dawid Kownacki, no ale niestety uderzenie naszego skrzydłowego zostało wybronione przez golkipera Estończyków. No i uwaga, kolejny raz atakujemy, Kędziora, Linety, jeszcze raz Kędziora do Szymańskiego, ten odgrywa do Kędziory, Kędziora, no niestety nieudane to dośrodkowanie, no a na domiar złego jeszcze Serbowie strzeli drugiego gola w meczu z Islandią. Jest okazja teraz dla gospodarzy, teraz Sawicki do tyłu, ale próbujemy tutaj szybko odebrać piłkę, jeszcze raz Sawicki próbuje zagrywać na skrzydło, ale świetnie przecina to Kędziora, zagrywa do Kownackiego, Dawid Kownacki teraz atakuje prawą flanką, Kownacki, Milik, jeszcze dobitka, no i w końcu bramka, 2-1, 33 minuta i Arkadiusz Milik strzela swoją 20 bramkę w polskiej reprezentacji. Świetnie tam uderzył piłkę, no jakim cudem jeszcze golkiper Estończyków zdołał to wybronić, no ale dobitka już absolutnie skuteczna. No i mamy 2-1 prowadzenie polskiej reprezentacji na stadionie w Tallinie. Tak więc tak jak widzicie, Karol Linety, rzeczywiście ten 50 występ w polskich barwach, uświetniony bardzo dobrym występem, to jest zdecydowanie najlepszy piłkarz na razie na boisku w naszej reprezentacji. Tak więc nie wolno teraz nam odpuścić, tak powiemy naszym zawodnikom. No tutaj jeszcze nie jestem zadowolony z gry Krystiana Bielika, 6-9, dosyć słaba ocena, również nasi defensorzy słabo się spisują. Kamil Glik, ocena 6-5, to samo Tomasz Kędziora, tak więc warto
również przemówić troszeczkę do tych zawodników, ale może o tym za chwilę. Teraz rozpoczynamy drugą połowę tego meczu, no i być może już jakaś akcja na początek nam się szykuje. Kędziora, Kędziora dośrodkowanie do Żyry, Żyro uderza, no ale Meric bardzo dobrze tutaj wybronił to uderzenie. Golkiper Naku Breda, teraz uwaga, kolejne dośrodkowanie, Meric po raz kolejny dobrze wyłapuje to zbyt głębokie niestety dośrodkowanie naszego zawodnika. To chyba Karol Linet nam dośrodkowywał z rzutu rożnego. Teraz Kamil Glik powolutku biegnie do tej piłki teraz, żeby nie popełnił jakiegoś prostego błędu. No niestety czyni to Kamil Glik. Jest Liwak, okazja dla Estończyków. Kaldma, czy będzie dośrodkowanie? Nie, jeszcze Liwak, uderzenie, matko boska, ależ bramka Franka Liwaka. 2-2, 48 minuta, pokonany Bartek Drągowski. No nie zdziwię się, jeżeli okaże się, że Estończycy mieli tylko dwa celne strzały na naszą bramkę i strzelili z tego dwa gole. Zmieńmy sobie już tutaj standardową mentalność, no tutaj spróbujemy bardziej zaatakować, bo rzeczywiście na razie no wynik, który na pewno chluby nam nie przynosi, 2-2 z Estonią, no zdecydowanie tutaj powinniśmy zwyciężyć w tym meczu. Serbia gromi już Islandię 4-1, tak więc musimy coś tutaj zrobić, może jakieś ewentualnie zmiany, może przejdźmy na grę dwoma napastnikami. Sebastian Szymański, rzeczywiście bardzo słaby występ dzisiaj zawodnika Ajaxio, tak więc Mariusz Stępiński w jego miejsce, jest w pełni sił Mariusz, tak więc on tutaj obok Arka Milika. Zobaczmy, jaka rola jest najlepsza dla tego zawodnika. Lis pola karnego, Arkadiusz Milik, kompletny napastnik, no taką, takie tutaj role przypiszemy naszym napastnikom. No i zagramy już z dwójką snajperów z przodu. Mam nadzieję, że tutaj Mariusz Stępiński pokaże się z dobrej strony. On to oczywiście tutaj walczy o miejsce w kadrze, no bo zdecydowanie Milik i Teodorczyk to są ci dwaj napastnicy, których w pierwszej kolejności będę powoływał. No a jeżeli Mariusz pokaże się z dobrej strony, również myślę, że w rzeczywistości nowy gracz Nont również będzie dostawał szansę występów w kadrze narodowej. Na razie tutaj kolejna żółta kartka, okaranny Christian Bielik strzela gola, również Islandia, no ale tylko gola na 2-4, a my przejdźmy sobie już na ofensywę, no bo rzeczywiście musimy tutaj zdobyć bramkę w meczu z Estonią, no bo na razie spisujemy się bardzo słabo. Jeszcze Michał Żyro, słabo tutaj z kondycją tego zawodnika. Uwaga, teraz Oyama, jeszcze nie koniec, jest szansa dla zespołu Estonii na strzelenie gola na 3-2. No to byłaby sensacja, dana z absolutna klęska, no ale uwaga, bo próbujemy atakować. Kownacki na prawej stronie, Kownacki dośrodkowanie, jeszcze Milik, jeszcze piłka w pole karne, jest bramka, Michał Żyro, Dawid Kownacki asystuje, a Michał Żyro, skrzydłowy Legii, zdobywa bramkę na 3-2, tak więc o mało co nie straciliśmy gola, no i już w następnej akcji zdobyliśmy bramkę. Tak więc troszeczkę sobie zmienimy tutaj to ustawienie. Arek Milik przejdzie na pozycję ofensywnego środkowego pomocnika, natomiast Stępiński będzie tym najbardziej wysuniętym piłkarzem. Tutaj klasyczna dziesiątka. Tutaj taką rolę przypiszemy Milikowi. A w zasadzie możemy chyba już zmienić Arka i wprowadzić na plac gry Piotra Zielińskiego, no ale może to za chwilę. Zadajmy sobie jeszcze standardową mentalność. No i po tym strzelonym golu w meczu z Estonią rzeczywiście tutaj trzeba troszeczkę cofnąć się do tyłu, ponieważ no Estończycy pokazali w tym meczu, że mogą nas zaskoczyć jakąś akcją ofensywną. Tak więc tutaj Dawid Kownacki, na razie fantastyczny występ, gol i asysta, wychowanka poznańskiego Lecha. Tak więc teraz boisko opuszcza Arkadiusz Milik, w jego miejsce Piotr Zieliński na pozycję ofensywnego środkowego pomocnika, nowo pozyskany przez Red Bull Salzburg zawodnik z Zagłębia Lubin. Teraz wchodzi na boisko, zalicza kolejny występ w biało-czerwonych barwach, zastępując Arka Milika. No spójrzmy, bardzo zmęczony już Michał Żyro, on również za chwilkę będzie kwalifikował się do zmiany. Jak widzicie, również nasz asystent Hubert Małowiejski właśnie nam to podpowiada, tak więc Bartek Kapustka w miejsce Michała Żyry. Kapustka przeniesie się na środek boiska, natomiast Zieliński zejdzie na skrzydło. To nie jest oczywiście jego nominalna rola, no ale w meczu z Islandią pokazał Piotrek Zieliński, że na pozycji lewoskrzydłowego również grać potrafi. Teraz Kapustka, dośrodkowanie z rzutu rożnego, jeszcze Linety, Zieliński, Kapustka, Stępiński, ależ to była piękna akcja polskiej reprezentacji, no ale Mariusz Stępiński uderzył w poprzeczkę, no było naprawdę bardzo, bardzo blisko, abyśmy zdobyli kolejną bramkę pieczętującą już nasze zwycięstwo. No spójrzmy, Serbia gromi Islandię 7-2, ależ wynik tutaj na stadionie w Reykjaviku.
my jeszcze próbujemy tutaj zaskoczyć Estonię, jeszcze zdobyć bramkę. Bielik teraz do Kamila Glika. Kamil Glik teraz próbuje szukać jeszcze przed polem karnym któregoś ze swoich kolegów. No i koniec tego meczu, wygrywamy nie bez problemów, ale jednak wygrywamy z Estonią 3-2 na stadionie w Tallinie. Bardzo sympatyczne zwycięstwo, dobra robota. No teoretycznie powinienem powiedzieć moim zawodnikom, że nie zagrali dobrze mimo tego zwycięstwa, no ale cieszę się, że udało nam się wygrać, choć wiem, że stać nas na lepszą grę. Spójrzmy, 11 celnych strzałów, w sumie 18 oddanych na bramkę zespołu estońskiego. Estończycy tylko 2 strzały, z czego oczywiście padły 2 bramki, tak więc spójrzmy na wynik jeszcze drugiego meczu. Oczywiście tutaj robi wrażenie to zwycięstwo Serbów z Islandią. Serbowie pokazują, że będą tutaj absolutnie faworytem do zwycięstwa w tej grupie, tak więc spójrzmy, jak w tym momencie wygląda tabela. W grupie 9 eliminacji Mistrzostw Świata prowadzi wciąż Serbia. Mamy 2 punkty straty do Serbów, no i również 3 punkty przewagi nad Włochami, no ale oczywiście jeszcze czeka nas mecz wyjazdowy z reprezentacją Squadra Azzurra na następne zgrupowanie, które następne mecze, które będą się dopiero 13 listopada, właśnie tam zmierzymy się z Włochami, później jeszcze mecz z Serbią, tak więc 2 ostatnie mecze będą dla nas arcytrudne, tym bardziej ważne było to zwycięstwo przeciwko Estonii, tak więc rozpoczynamy konferencję prasową, tutaj oczywiście kilka pytań od dziennikarzy dotyczących 50. występu Karola Linettego, tutaj również tej bramki zwycięskiej zdobytej przez Michała Żyrę. No i spójrzmy, Karol Linetty, bardzo dobry występ, 8-7 ocena zawodnika Swansea, tak więc rzeczywiście jego tutaj możemy pochwalić najbardziej wśród wszystkich zawodników polskiej reprezentacji. Tak więc moi drodzy, wygrywamy mecz eliminacyjny z Estonią. Teraz czeka nas mecz towarzyski z Izraelem. Już za chwilkę przeniesiemy się do tego spotkania. To moi drodzy, po meczach o punkty przyszedł czas na spotkanie towarzyskie przeciwko Izraelowi. Tutaj wprowadziłem was w mały błąd. Mecz oczywiście odbędzie się w Haifie, a nie w Tel Awiwie. Tak więc takie małe sprostowanie. No i teraz przechodzimy już do składu naszej reprezentacji narodowej przeciwko Izraelowi. Niestety kolejny z moich bramkarzy, czyli Bartłomiej Drągowski, doznał kontuzji, która eliminuje go z gry na 4 tygodnie aż, tak więc tutaj Damian Podleśny zagra w bramce od pierwszej minuty. Golkiper Spartaka Moskwa będzie miał szansę na tutaj debiut, jak widzicie, w reprezentacji narodowej. Jak na razie w lidze spisuje się tak sobie, w lidze Europy również dosyć słabo, no ale rzecz jasna, no jest to pierwszy bramkarz Spartaka Moskwa, tak więc myślę, że warto dać mu tutaj szansę. W miejsce Bartka Drągowskiego powołałem golkipera z Unionu Berlin, czyli Dominika Reimana, tak wygląda w tym momencie. Niemiec z polskim paszportem, były golkiper Borussii Dortmund, który nie zadebiutował niestety w pierwszej kadrze zespołu z Westfalenstadion, tak więc tutaj w Unionie Berlin 8 występów, no i tutaj on, jak widzicie, na pewno ma polski paszport, bo w przeciwnym razie nie moglibyśmy go powołać do kadry, tak jest. No, ma całkiem niezły atrybut, tak więc oczywiście, no jest to gdzieś tam bramkarz numer 5 w mojej głowie, jeżeli chodzi o powołanie do polskiej kadry. Natomiast no, wobec kontuzji i Wojtka Szczęsnego, i również Bartka Drągowskiego, właśnie Dominik Reiman otrzyma może również 45 minut gry przeciwko Izraelowi. Linia obrony to Olkowski, doświadczony zawodnik, w tym momencie reprezentujący barwy Malagi. Również chciałem go sprawdzić, podobnie jak tutaj Pawła Stolarskiego. Stąd aż 3 prawych obrońców powołałem na to zgrupowanie. W środku Wieteska, Mateusz Żyro, czyli dwaj obrońcy Legii. No i Krystian Karbowski oczywiście na lewej stronie obrony. W środku pola Krystian Bielik i Bartek Kapustka. Oczywiście przemęczony jest tutaj Karol Linetty, słaba kondycja tego zawodnika. O, może tak będzie to lepiej widać. Tutaj widzicie Karol Linetty, 86% kondycji. No, fantastyczny mecz przeciwko Estonii, tak więc dzisiaj zasługuje na odpoczynek 50-krotny reprezentant Polski. Na skrzydłach Kownacki i Arkadiusz Milik, ponieważ no nie mam lewoskrzydłowego, a bardzo zmęczony jest już Michał Żyro. Spójrzmy, 74% kondycji, tylko bohater meczu w Tallinie, Piotrek Zieliński jako ofensywny środkowy pomocnik, no i w ataku Mariusz Stępiński, któremu przypiszemy tutaj jeszcze rolę lisa pola karnego. Również Piotrek Zieliński chyba może jakąś lepszą rolę otrzymać, wysunięty rozgrywający. Tak więc w takim ustawieniu przechodzimy do tego meczu towarzyskiego przeciwko Izraelowi na stadionie w Haifie. Piotr Zieliński będzie dzisiaj naszym kapitanem. Tutaj widzicie, Izrael jest minimalnym faworytem. No oczywiście jest to tylko i wyłącznie mecz towarzyski, tak więc będziemy dzisiaj testowali różnego rodzaju ustawienia personalne, tak więc spójrzmy na
nasze ustawienie, oczywiście jego zmieniać nie będę, no natomiast oczywiście tutaj odpowiedni wykonawcy na pewno będą dostawali szansę w dzisiejszym spotkaniu. Prosimy, podobnie jak w meczu z Estonią, Huberta Małowiejskiego o pomoc w instrukcjach dotyczących rywali. Tutaj oczywiście musimy przypilnować dwójkę napastników, Vadim Manzon i Tomer Hemet. Ci dwaj zawodnicy na pewno mogą tutaj zagrozić naszej bramce. Tutaj co ewentualnie możemy powiedzieć naszym zawodnikom, może Hubert Małowiejski przeprowadzi tę rozmowę. No nic ciekawego tutaj nie powiedział naszym zawodnikom, oni w żaden sposób tutaj pozytywnie nie zareagowali na tę rozmowę motywacyjną, no ale nie ma się co dziwić, jest to mecz towarzyski, tak więc rozpoczynamy spotkanie w Haifie, gramy oczywiście jak zwykle w tradycyjnych biało-czerwonych strojach, tak więc uwaga, już próbują atakować Izraelczycy od pierwszego gwizdka. Ben Sahar tutaj dośrodkowuje, ale ładnie tutaj zablokowany przez doświadczonego 31-letniego Pawła Olkowskiego. Teraz Boysen w narożniku, Boysen, groźne uderzenie, jeszcze tam chyba Kownacki ostatnio nie dotknął piłki, jeszcze jedno dośrodkowanie, bitą niepilnowany, no i tutaj dobrze odnalazł się we własnym polu karnym Damian Podleśny i wyłapał to, tą bezpańską piłkę. Teraz czekamy na pierwszą akcję Polaków. Mariusz Stępiński już raz na spalonym złapany. No jak widzicie, kilku naszych zawodników dosyć słabą kondycją. Oni oczywiście występowali w meczach przeciwko, w meczu przeciwko Estonii już lub po prostu są zmęczeni. Tak jak w przypadku dwóch defensorów, Wieteski i Żyry. No oni na każde zgrupowanie tutaj reprezentacji przyjeżdżają przemęczeni. Tak więc no tutaj oczywiście widać, że Legia no słabo rotuje tym składem, zwłaszcza tymi środkowymi obrońcami. Natomiast teraz zażądamy więcej od naszych zawodników, no bo jak na razie zero akcji po naszej stronie. Spróbujemy zaatakować. No oczywiście gramy tutaj tak de facto drugim niemal składem. Bardzo wielu zawodników to nie są moje pierwsze wybory. Uwaga, teraz Zieliński atakuje Polska. Jest Milik. Świetne podanie do Stępińskiego. Ten nie spalił. Stępiński, ale tutaj troszkę zwolnił akcję. Stępiński! I pięknie wykończył tę akcję. Mariusz Stępiński, były zawodnik Ruchu Chorzów i krakowskiej Wisły. Pięknie teraz tutaj uderzył i mamy bramkę. Bartek Kapustka zaliczył asystę. A Mariusz Stępiński zdobył bramkę, która daje nam prowadzenie w meczu z Izraelem 1-0. Jeszcze tutaj Kownacki na spalonym. Dobry występ Piotrka Zielińskiego, 6-9 ocena, bardzo przyzwoicie. Tutaj spisuje się gracz Red Bulla Salzburg, 40 minuta. Jeszcze powiemy naszym piłkarzom, aby tutaj się skupili na razie, żeby tutaj nie dali sobie strzelić bramki do szatni, no bo rzeczywiście tutaj to prowadzenie 1-0 może być bardzo ważne w kontekście drugiej połowy. 45 minuta dobiega końca, no i jeszcze doliczony czas. Bitą jest Jeni, teraz Ben Sahar. Ben Sahar przeszedł tutaj na lewą stronę, teraz piłka do Manzona, ależ teraz błąd naszych defensorów. Tomer Hemet, kapitalna interwencja Damiana Podleśnego, no miał 100% sytuację Tomer Hemet, ale świetnie nasi tutaj nasz bramkarz wybronił to uderzenie, no ale teraz fatalnie Kapuska, cóż teraz zrobił zawodnik poznańskiego Lecha, fatalnie wyprowadził tę piłkę. No i moi drodzy, mamy w tym momencie 1-0 do przerwy, tak więc teraz może zrobimy sobie jakieś zmiany na pewno. Paweł Stolarski w miejsce Olkowskiego, przyzwoity występ Pawła Olkowskiego. Spójrzmy, Bartek Salamon, może jego również, albo może nie, na razie zostawimy sobie resztę obrony taką jaka jest. Jakub Serafin, on również zadebiutuje, ale może w dalszej części tego meczu. Szymański, kogo jeszcze ewentualnie możemy wprowadzić na boisko? No, na razie chyba tyle. Na razie chyba tyle. Ewentualnie Dominik Rejman, albo nie, niech broni Podleśny całe 90 minut. Tak więc rozpoczynamy drugą połowę. Jeszcze oczywiście powiedzmy naszym zawodnikom, żeby po przerwie grali tak dalej. Nie wolno nam się zdekoncentrować. O, może takim teraz tutaj powiemy. No i rozpoczynamy, moi drodzy, drugie 45 minut tego meczu. Do przerwy prowadzimy na stadionie w Haifie 1-0 z Izraelem. Tak więc no mam nadzieję, że w drugich 45 minutach również strzelimy jakąś bramkę, no i tutaj na pewno w dobrych nastrojach wrócimy do kraju po wygranym meczu i z Estonią, i towarzyskim z Izraelem, tak więc widzicie, że Dawid Kownacki dzisiaj słabo się spisuje, no bo jeden z bohaterów z meczu z Estonią dzisiejszego spotkania na pewno nie może zaliczyć do zbyt udanych, tak więc 60 minut już za nami. Dawid Kownacki no, troszeczkę poprawił swoją ocenę, ale niespecjalnie. Uwaga, bo akcja tutaj Izraelczyków. Dobrze, teraz Stępiński. No, widzieliście, że po rzucie wolnym właśnie straciliśmy bramkę w meczu z Estonią. No, mam nadzieję, że w tym meczu tak się nie stanie. Teraz Zieliński, ładna tam interwencja Stolarskiego, ale Zieliński nie doszedł do tej piłki. No i jest akcja gospodarzy, piłka do Mancona i świetnie Podleśny, fantastycznie teraz wyłapał ten strzał, sprytnie chciał to zrobić izraelski napastnik, no ale świetnie Damian Podleśny wyszedł do tej piłki i nie ma problemów z jej
z jej złapaniem. 65. minuta, wprowadźmy na plac gry Michała Żyrę w miejsce Milika. Tutaj oczywiście Arek Milik nie gra na swojej nominalnej pozycji, również w miejsce Kapustki pojawi się Jakub Serafin. I może jeszcze jedna zmiana, kogo ewentualnie możemy wpuścić na plac gry. Może na razie tyle, może na razie te dwie zmiany, czyli Michał Żyro i Jakub Serafin witani na placu gry. Wciąż 1-0 prowadzimy z Izraelem w meczu towarzyskim na stadionie w Hajfie, tak więc czekamy na kolejne sytuacje polskiej reprezentacji. Teraz Toto Tamuz pojawia się na boisku, zatem obrońca schodzi, Windalew, w jego miejsce napastnik. Toto Tamuz, jeden z większych talentów poprzednich wersji Football Managera. Tutaj widzicie, że również Krystian Karbowski już bardzo zmęczony. Czy ewentualnie możemy kogoś wpuścić na plac gry? Bartek Salamon w miejsce Karbowskiego. No i Mateusz Żyro przeniesie się na lewą obronę. Tutaj widzicie, że może grać na tej stronie jak najbardziej legionista, natomiast Bartek Salamon zajmie miejsce na środku defensywy obok Mateusza Wieteski. Tak więc kolejna zmiana w polskiej reprezentacji. No oczywiście to jest mecz towarzyski, tych zmian możemy mieć bez liku. No i również Dawid Kownacki dosyć słabo wygląda kondycyjnie. Jego również za chwilkę zmienimy. Jeszcze jedna zmiana. Krychowiak w miejsce Krystiana Bielika. No i kogo ewentualnie możemy wpuścić? Szymański na skrzydło, czy to będzie dobry pomysł? No niespecjalnie, tak więc Zieliński na skrzydło prawe, Szymański do środka pola. No i takim tutaj ustawieniem, takim składem personalnym zakończymy sobie to spotkanie, chyba że jeszcze jakaś kontuzja przypląta się któremuś z naszych zawodników. Bardzo dobry występ, jak widzicie, Wieteski, również Mateusz Żyro bez kompleksów dzisiaj. No i to już jest doliczony czas gry. Bartek Salamon, jeszcze Polska, jest Stolarski, dzisiaj bezbłędnie gracz Lechi, Stępiński, jeszcze do Zielińskiego. Zieliński przewracany przez któregoś z Izraelczyków, ale arbiter nie reaguje. Jeszcze Salamon, jeszcze Mori, daleko, wysoko, ale dobrze Paweł Stolarski, świetnie czyści po raz kolejny prawy obrońca Lechi Gdańsk. Stolarski, koniec meczu na Sami Offer Stadium w Hajfie. Wygrywamy 1-0. No i moi drodzy, musimy pochwalić naszych piłkarzy, dobry występ naszej kadry narodowej. Spójrzmy, bardzo zbliżone te statystyki obydwu zespołów, no ale po fantastycznym golu Mariusza Stępińskiego wygrywamy 1-0 i tutaj oczywiście w dobrych nastrojach wracamy do kraju. Bartek Kapustka piłkarzem meczu, on asystował właśnie przy bramce zdobytej przez Mariusza Stępińskiego. Tutaj jak widzicie, Polska łapie rytm, tutaj media chwalą nas za ten występ towarzyski przeciwko Izraelowi. Tak więc moi drodzy, to zgrupowanie polskiej reprezentacji mogę zaliczyć do bardzo udanych. Zwycięstwo troszeczkę nie bez problemu oczywiście, ale jednak nad Estonią i triumf również 1-0 nad Izraelem, a już w kolejnych meczach reprezentacji czekają nas arcytrudne spotkania. Najpierw na wyjeździe na Ennio Tardini w Parmie zmierzymy się z Włochami, no a później na Stadionie Narodowym z liderem grupy Serbią. Tak więc no jeżeli udałoby się wygrać z Włochami, no to już zapewnimy sobie prawdopodobnie baraże. Nieprawdopodobnie, a na pewno zapewnimy sobie baraże, no ale oczywiście wygrać ze Squadra Azzurra i to jeszcze na wyjeździe, to jest tutaj oczywiście zadanie z gatunku niemożliwych. No ale czy uda nam się zagrać dobry mecz z Włochami, no i czy wygramy z Serbią, oczywiście o tym przekonamy się w kolejnym odcinku poświęconym reprezentacji Polski. Natomiast teraz przed nami kolejne spotkania poznańskiego Lecha. Po meczach w Moskwie i Białymstoku zagramy sobie spotkanie ze Śląskiem Wrocław, natomiast my spotkamy się w kolejnych meczach z Midtjylland, to jest trzecia kolejka fazy grupowej Ligi Europy, mecz wyjazdowy w Ekstraklasie przeciwko Pogoni Szczecin i również mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski przeciwko Lechii Gdańsk. Na tych spotkaniach się spotkamy. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem dla Was, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście kolejny odcinek będzie poświęcony Lechowi Poznań, a my się już żegnamy. Trzymajcie się, na razie, cześć!